Dokładnie nie wiadomo, skąd syrena wzięła się w herbie Warszawy. Legenda mówi o pojawieniu się jej u podnóża Starego Miasta, gdzie została schwytana i uwięziona przez chciwego kupca. Jednak ubodzy mieszkańcy, nie godząc się z krzywdą, pośpieszyli jej na ratunek. W zamian otrzymali przysięgę, że nie opuści ich w czasie zagrożenia. Lata płyną, a syrena uzbrojona w tarczę i miecz wspiera mieszkańców w czasie wojny, a szum fal przypomina im o sobie w czasie pokoju. To wspaniała legenda o honorze i lojalności, które tkwią w sercu stolicy i w obronie których dziś walczą w poświęceniu warszawscy wojownicy w imię zwycięstwa. Kombinację, która pozwala skrócić dystans, który jest zupełnie inny w MMA niż w boksie. Ciosy często są po to, by skrócić i podejść do przeciwnika. W boksie jesteśmy w takim dystansie, że praktycznie możemy wymieniać ciosy. W MMA ten dystans jest dalej. Dlatego pokażemy prostą kombinację na podejściu. Lewy prosty, lewy sierp, prawy prosty. Akcję, która na ostatnim UFC w wykonaniu jednego z zawodników lżejszej wagi skończyła się nokautem. Partner podchodzi na nogach, zwróci uwagę na pracę na nogach, z lewym ciosem, skraca dystans. Ja reaguję odejściem, wystawiam się na lewy sierp, nogi, odejście. I tutaj jest ostatnia akcja, długi prawy cios, kończący. Wszystko robimy na nogach i od tego się zaczyna robota. Czyli jest lewy, podejście. Dwa, cały czas w dystans. Zobaczcie, ja zrobiłem trzy praktycznie kroki, tak? Troszeczkę szybciej. Ok. Jedziemy. Cześć Piotrze. Witam. 10 rano. Warszawskie Centrum Atletyki. Jesteś już ze swoimi zawodnikami. O której stajesz i o której zaczynasz pracę? Wiesz co, no generalnie wstaję około 6, chwilę pracuję przy komputerze, potem się pakuję, przyjeżdżam tutaj, realizujemy jednostki treningowe, potem wracam do pracy, w zależności od ilości spotkań i dnia i jego intensywności, czasem jeszcze mi się uda wrócić do domu, a czasem prosto z pracy przyjeżdżam na następne treningi, to też zależy od tego, jak ten mój dzień zawodowy jest zbudowany. No i jak duże natężenie treningowe jest, no jak widziałeś w tej chwili jest dość duże, bo szykujemy dwóch chłopaków do KSW najbliższego, do Szczecina, kończymy właśnie cykl treningowy. Jesteśmy już w trakcie przygotowań takich bezpośrednich Daniela Omielańczuka do UFC. No i też nowi koledzy, którzy już jakiś czas z nami trenują, właściwie już taka nowa, stara ekipa chłopaków, którzy pracują w Fankosie, też już rozpoczynają kariery zawodowe, więc w listopadzie będzie dość intensywny czas startowy. No i później jeszcze w grudniu KSW. No i tak pewnie skończymy rok. Także dość intensywny czas i dość dużo pracy. Miałem przyjemność widzieć przygotowania, trochę sparingów, widziałem wiele determinacji, ale i uśmiechu. Ciekawi mnie, jak znosicie to natężenie takie emocjonalne. No i jaką pozycję zajmujesz w tym momencie w klubie? Wiesz co, no to są bardzo trudne sytuacje, bo to są młodzi chłopcy, jest tego testosteronu bardzo dużo. To jest też sport kontaktowy, w związku z tym czasem gdzieś tam to kipi. No i rolą trenera jest, żeby w odpowiednim momencie wkroczyć i troszeczkę tą atmosferę wychłodzić, żeby to była atmosfera pracy i zdrowej rywalizacji sportowej. No i to jest moje zadanie, żeby czasem gdzieś tam, gdzie ta ambicja wyskoczy,
nawet nie celowo, po prostu to są młodzi ludzie, to jest praca w warunkach pełnego kontaktu, dość dużego stresu, szczególnie jeśli ranga gali nadchodzącej jest wysoka, gdzieś te emocje się kumulują. No i jednym z obowiązków i zadań trenera, który jest odpowiedzialny, jest to, by czasem to temperować. Ja na szczęście nie mam zbyt częstych takich sytuacji, gdzie muszę przywoływać do porządku zawodników, ale u nas w klubie wszyscy wiedzą, kto jest trenerem, a kto jest zawodnikiem. Bardzo ważne. Chciałem się spytać, bo rozmawiałem z chłopakami. Bardzo często padały słowa trener, przyjaciele, dom. Trzy piękne klejnoty na koronie klubu. Jak ty to widzisz? Co na ten temat powiesz? Wiesz co, no to bardzo miło, że chłopcy o tym tak myślą. No ja generalnie jestem bardzo zaangażowany w tą pracę. To jest moja pasja i może dlatego tak to jest. Czasem to nie jest dobrze. To jest tak, że jak jesteś dobry, to musisz mieć twardą dupę. No ale ja nie potrafię inaczej. Gdzieś tam sumą tych doświadczeń też czasem potrafię to troszeczkę wyciszyć, żeby było więcej dobrego niż złego z tego, bo czasem jak człowiek jest za dobry, to też nie jest okej, okay, tak? Trzeba wiedzieć, kiedy tą śrubkę przycisnąć chłopakom, kiedy tupnąć, no bo to są młodzi ludzie, często głowy w chmurach. Na to musi być wszystko poukładane. Także no, cały czas uczę się siebie, uczę się pracy z ludźmi. Dla mnie to jest cały czas rozwój, tak? Sporty walki są moją pasją od 12 roku życia, nawet wcześniej, tylko zacząłem trenować w wieku tam 11-12 lat. I to jest mój sposób na rozwój. Rozwój również umiejętności takich interpersonalnych, no po prostu życia. Piotrze, no właśnie to pytanie. Pojawiasz się nagle na polskiej scenie MMA i dość szybko odnosisz sukcesy trenerskie. Opowiedz coś o sobie, gdzie to wszystko ma początek? Wiesz co, no czasem jak na to patrzę, to sam jestem mocno zdziwiony. Ja generalnie, moja mama twierdzi, że tam dzieciaka zbierałem książki, wszystko co było dostępne o sportach walki. Wtedy wydawnictw w języku polskim nie było dużo, ja nawet tam zacząłem się wcześniej uczyć języka, żeby czytać książki, właściwie kserokopie, które można było gdzieś na Pchlim Targu kupić w Warszawie. I później ubłagawszy rodziców, będąc małym zakompleksionym grubaskiem, robiącym jedną pompkę i potem mającym tydzień zakwasy, zacząłem trenować tradycyjne sporty sztuki walki u Sławka Milczarka, z którym trenowałem od 1986 roku przez ponad 20 lat. Później dzięki jego uprzejmości również wyjeżdżałem do Chin i trenowałem u jego nauczyciela, z którym również byłem bardzo blisko do jego śmierci, on zmarł w 2004 roku. I oni zaszczepili mnie, że nauka musi być żywa, że nie możesz tkwić tylko w czymś, co jest skostniałe, że musisz się rozwijać, bo sporty czy sztuki walki żyją tak, jak żyją ludzie i to się musi zmieniać. Ponieważ w parkach warszawskich nie było za dużo mistrzów wushu, więc zacząłem trenować boks. Później troszeczkę jakby równorzędnie zobaczyłem pierwsze kasety, takie zniszczone zupełnie, z turniejami UFC, no i generalnie oczy mi się otworzyły, mówię, wow, to jest chyba coś fajnego. Tego jeszcze wtedy tutaj nie było w Polsce. W Poznaniu chyba zaczynał Karol Matuszczak, tutaj w Warszawie Mirek Okniński, to były początki. I później była taka sytuacja, że mój kolega trenował wtedy w nowo otwartym klubie jeszcze w starej Copacabanie. A ponieważ trenowaliśmy już razem w takim fitness klubie, który ja wtedy jako menadżer prowadziłem, no to zaczęliśmy tworzyć taką ekipę, z którą trenowaliśmy. Był tam też m.in. zapaśnik Krzysiek Borecki, od którego się uczyłem zapasów. On nam pokazał pierwsze szlify, zresztą do dzisiaj pamiętam pierwszy kontakt z umiejętnościami zapaśniczymi, które pamiętałem dobre 2 tygodnie, bo nie byłem w stanie wstać z łóżka, jak się po mnie przejechał. No i okazało się, że zapasy są taką moją spóźnioną miłością. Więc zaczęliśmy trenować już przekrojowo, trochę bardziej na czuja, troszkę każdy coś przyniósł. Tam trenowaliśmy z trenerem Wdowczykiem boks, który pracował w tym klubie, też bardzo dużo się od niego takiego szlifu bokserskiego i podstaw nauczyłem, za co jestem mu bardzo wdzięczny i z tego miejsca chcę podziękować. I tak naprawdę zupełnym przypadkiem w tym samym klubie przygotowywał się do swojej walki z Amazingerem Maciek Górski. Myśmy trenowali w jednym rogu sali, on w drugim rogu sali zobaczył, że my tam no, sporo zdrowia na tej macie zostawialiśmy i podszedł kiedyś do nas i zapytał, czy mógłby z nami potrenować. No, pewnie, nie ma sprawy, no wiesz, mam przed sobą zawodnika walczącego w KSW, no, to zawsze dobre doświadczenie, możliwość nauczenia się. I tak się zaczął nasz kontakt, zaczęliśmy wspólnie trenować, Maciek powiedział, że to co robimy jest fajne, jest zaangażowane i zaczęliśmy współpracę i później z czasem już tak się stało, że Maciek zaproponował, żebyśmy razem zaczęli trenować i szykować się do gali. I w krótkim czasie z faceta, który oglądał KSW w telewizorze i robił wow,
po roku chyba stałem w Ergo Arenie w Łodzi z wiaderkiem, z ręcznikiem, z paczką z lodem i z wodą. Trzymałem w ręku szczękę, a przede mną stał facet, który szedł do ringu i walczył w turnieju wtedy. No i poprzez tą wspólną pracę doprowadziliśmy Maćka do finału tego turnieju. No i tak się zaczęła moja przygoda z MMA, tak? Tak to wyszło. W międzyczasie cały czas się rozwijałem, bo jeszcze pracując z Maćkiem nie tylko trenowaliśmy w tym fitness klubie, ale trenowaliśmy również w Copacabanie dzięki uprzejmości Kuby Sawickiego i klubu Copa, który jest jego klubem. I tam prowadził zajęcia Łukasz Jurkowski. Też bardzo dużo na początku, naprawdę bardzo dużo się od Łukasza nauczyłem i zawsze w chwilach takiego zwątpienia tak się zdarzało, że się z Łukaszem spotykaliśmy i on zawsze mnie jakoś tam stawiał na nogi, mówił: stary, to jest wszystko okej, idziesz dobrą drogą. I to też naprawdę wiele takich waknięć, kiedy miałem, mówiłem: nie, no to chyba jednak nie jest tak. To ten gość naprawdę wiele razy klepnął mnie w plecy, mówi: stary, idziesz dobrą drogą, idź dalej. Także bardzo dużo się od niego nauczyłem i też zawsze jego dobre słowo mi pomagało w takim rozwijaniu samego siebie. No i tak to się zaczęło. No, trzeba przyznać, że dobrzy ludzie to klejnoty na drodze każdego człowieka. Ja chciałem się spytać, sporty walki, to jest jedyna pasja? Czy jest jeszcze może rower, nie wiem, pływanie lub spacerowanie, które po prostu uskuteczniasz, kiedy kończysz treningi, kiedy kończysz pracę z uczniami? Wiesz co, no, ja nie mam zbyt dużo czasu, bo pasji mam jakby kilka takich. Lubię bardzo podróżować i bardzo lubię książki, tylko że niestety jakby i życie zawodowe i teraz jakby to tempo rozwoju Ankosu i grupy zawodniczej spowodowało, że praktycznie wszystko to gdzieś tam czeka, półka z książkami do przeczytania już ma chyba dwa rzędy. Coś za tym Tak, z podróżami to na razie jest tak, że podróżuję głównie na gale. No ale najbliżsi są na szczęście wyrozumiali, także no, realizuję swoją pasję i ta pasja rzeczywiście wypełnia cały ten czas poza życiem zawodowym. Ja podróżuję na razie w marzeniach, niestety. Trzeba zacząć. Niedawno jeszcze PJ Promotion Group, taka mocno rozwijająca się marka w Polsce, chwalona. Skąd decyzja, żeby przejść do Ankos Poznań? Wiesz co, no to sytuacja wyglądała w ten sposób, że my z Ankosem współpracowaliśmy właściwie od początku. Mieliśmy możliwość dzięki Arturowi Przybyszowi, który nas skontaktował z trenerem Kościelskim, nawiązać współpracę. No myśmy byli wtedy małą grupą, było kilku chłopaków i trzeba było zorganizować obóz sparingowy. Oni nie mogli ciągle gotować się we własnym sosie i tak się zaczęła współpraca, tak? Znaliśmy się przez praktycznie chyba, o ile pamiętam, 2 lata. Ja byłem pod ogromnym wrażeniem trenera Kościelskiego jako człowieka i jako trenera. Zrobił na mnie ogromne wrażenie i miałem możliwość obserwować jego warsztat. I całe ekipy oczywiście poznańskich chłopaków tam na miejscu. No i poznaliśmy się. Trener też chyba zaakceptował jakby mnie. Dość ta współpraca miała charakter bliski. I właściwie w taki naturalny sposób, obserwując możliwości rozwoju grupy, ja doszedłem do wniosku, że duży może więcej tak naprawdę. I że to naturalny moment na taką fuzję, tak, rzecz, która nie wiem, czy w biznesie, czy w rzeczywistości pozasportowej jest częścią taką naturalną rozwoju. No i tak się tutaj też stało. Zaproponowałem trenerowi taką możliwość jakby z naszej strony przyłączenia się. Trener nawet ku mojemu zaskoczeniu chyba to chwilę zajęło, powiedział: super, jesteśmy razem. No i tak to się zaczęło i teraz jesteśmy Ankosem. Jak wygląda współpraca i na czym polega między oddziałem warszawskim, a w tym momencie oddziałem w Poznaniu? No przede wszystkim wymieniamy warsztat, tak? Jako trenerzy ściśle współpracujemy, ja się od trenera Kościelskiego bardzo dużo uczę. Pomagamy sobie wzajemnie w okresie przygotowań, czyli my jeździmy do Ankosu, Ankos też tutaj chłopaki przyjeżdżają potrenować, szczególnie że w WCA są wyjątkowo dobre warunki, jest klatka pełna, więc można się przygotowywać. Jeszcze w Poznaniu nie ma, będzie niebawem, ale tej klatki tam jeszcze nie ma, w związku z tym tutaj tą przestrzeń można wykorzystać. Także jest to bardzo ścisła współpraca, taka merytoryczna. Na płaszczyźnie organizacyjnej również współpracujemy i promotorsko, i menadżersko. Mamy tego samego menadżera, matchmakera, którym jest Paweł Kowalik z MMA Kartel, więc klub jest jakby prowadzony w całości. No i mnóstwo jeszcze pomysłów na rozwój, który mam nadzieję w przyszłym roku da efekty w postaci ciekawych projektów, które będziemy wspólnie realizować. Mówiłeś, nie chcę urazić, zakompleśniony grubasek. Co byś chciał powiedzieć, jeżeli byś miał możliwość, do tych wszystkich właśnie
chłopaków, którzy chcieliby przyjść. Ja sam pamiętam siebie, jak stałem przed wejściem do klubu i myślałem, że będą się ze mnie śmiali, bo wtedy byłem szczupły, że nie dam rady i siedziałem gdzieś tam zizolowany zawsze w kącie, tak, i czekałem, aż ktoś do mnie podejdzie. Co byś powiedział do tych ludzi, którzy się zastanawiają, wiedzą, że tam odnaleźliby spokój, ale jednak nie mają tej siły, żeby wejść? Ja nie mam problemu z mówieniem o swoich dziecięcych kompleksach, bo ja je tam gdzieś przepracowałem i dzięki sportom walki gdzieś zbudowałem siebie, więc to jest coś naturalnego. Ja uważam, że generalnie sport jest, szczególnie we współczesnym świecie, świetnym sposobem na zbudowanie kręgosłupa takiego moralnego, takiego charakteru. Jest tak ciężko z nośnikami wartości, które się zdewaluowały we współczesnym świecie, że w moim przekonaniu sport jest wciąż świetnym tego nośnikiem. Dla mnie sport spowodował, że wspomniane podróże zaczęły się poprzez sport, wyjazdy na zawody. Pamiętam pierwszy Puchar Świata we Włoszech, pierwszy taki wyjazd. No to było mnóstwo takich pozytywnych emocji. Później wyjazdy do Chin, pomieszkiwanie tam, uczenie się kultury. To bardzo otwiera głowę. Także dla mnie sport, tak naprawdę sporty walki, sztuki walki są wszystkim. Wszystkim, co i również na moje życie prywatne i zawodowe wpłynęło, zbudowało mnie jako człowieka i dlatego bardzo szczerze wszystkim polecam trening, bo to nawet nie chodzi o to, że się oponkę zgubi, ale to może człowieka zbudować w sensie również mentalnym. Mój nauczyciel powiedział, no, kilka lat przed śmiercią mieliśmy taką poważną rozmowę na temat sensu trenowania i ja go zapytałem, dlaczego tak naprawdę trenowałeś. On mi powiedział, żeby być wolnym człowiekiem. I ja wtedy tego nie zrozumiałem, a teraz po latach myślę, że zrozumiałem, o co mu chodzi, mianowicie trenowanie czegoś swojego, budowanie samego siebie daje takie poczucie wolności i niezależności. W dzisiejszym świecie to jest niezwykle trudne. Niezwykle potrzebne. Tak. Ale też bardzo ograniczone i jesteśmy wszędzie bombardowani, stymulowani i ta niezależność emocjonalna, taka wolność głowy, myśli, rozwoju jest bardzo rzadka. A moim zdaniem po latach już po jego śmierci zrozumiałem to, co on wtedy chciał powiedzieć. Szkoda, że byłem za młody, żeby to skumać wtedy, ale teraz bardzo sobie cenię tą myśl i on też miał takie ulubione powiedzenie, jeśli chcesz zobaczyć widok tysiąca li, to jest miara odległości Chińska. Jeśli chcesz zobaczyć widok tysiąca li, musisz wejść na sam szczyt góry. I ta podróż na samą górę, samo dojście oczywiście jest istotne, ale ta sama podróż jest życiem i sposobem na samorozwój. I myślę, że to, chociaż brzmi bardzo górnolotnie, przekłada się świetnie również na taki sport wyczynowy, gdzie człowiek buduje siebie, swoją karierę i chce być lepszy. No to prawda, bo dla mnie akurat treningi to jest warsztat, żeby rozpracować je emocjonalnie, bo jak każdy człowiek posiada wady i właśnie nad niej pracuje z pracą z drugim człowiekiem, tak? Gdzie muszę uszanować swojego partnera, bo mi użycza ciała do tego, żebym mógł trenować. IHS Technology widzę na koszulce, to jest jakaś współpraca? To jest współpraca od początku, od kiedy ja ruszyłem z PJ Promotion. To był taki trudny czas, kiedy szukałem sponsorów i gdzieś tam głową waliłem do firm odżywkowych, pisząc maile, prosząc o współpracę. Nikt się oczywiście wtedy nie odezwał i tak się stało, że trafiłem na Marka, z którym znałem się wcześniej, bo ja przez jakiś czas pracowałem w środowisku i w tym biznesie odżywkowym i przez Roberta Klimaszewskiego, u którego pracowałem, który jest moim serdecznym przyjacielem, dzięki niemu poznałem Marka. Tylko nie kojarzyłem faktów, że to on jest właścicielem IHS-u wtedy. I właśnie zaczęliśmy współpracować zupełnie przypadkowo, bardziej dlatego, że ja znałem Marka. Potem się okazało, że produkty, które zaczął ich robić IHS i które zaczął wprowadzać na rynek, które my testowaliśmy, są naprawdę świetnej jakości. Więc tak na dobrą sprawę, poza taką lojalnościową przyjaźnią i zobowiązaniem wobec podania mi ręki wtedy, kiedy byłem na początku drogi, a obecnie naprawdę bardzo dobrymi warunkami sponsorskimi, z których ja jestem zadowolony i każdemu polecam taką współpracę. Za tym idzie też jakość tych produktów i naprawdę bardzo sobie chwalę, chwalą sobie zawodnicy. Zresztą widać po marce, która się tak rozwija, że są to produkty z górnej półki. No my je mamy możliwość testować jeszcze zanim one wejdą na rynek. No i chylę czoła, naprawdę. Są to odżywki, które przede wszystkim też bardzo fajna jest relacja, ponieważ firma reaguje na nasze uwagi, na nasze potrzeby, na wspólną pracę nad tymi suplementami i sporty walki przez dłuższy czas były zaniedbane, jeśli chodzi o suplementację. Teraz już zrobił się boom poprzez to, że MMA stało się popularne, ale tych suplementów swego czasu nie było zbyt wiele. A w tej chwili mamy już komplementarne suplementy, takie na przykład jak Creafight czy High Kick, które są dedykowane do sportów walki. Bardzo dobry produkt. Mega, tak. Ja i nie mówię tego tylko dlatego, że jestem w koszulce IHS-u. Piotrze, ja dziękuję, że
spotkaliśmy się, że mogłem zwiedzić klub, że mogłem przedstawić innym. Ja serdecznie zapraszam do Ancos Zapasy Warszawa. Bardzo miły klub i profesor też niczego sobie. Do następnego. Zapraszamy do odwiedzi. Pokażemy bardzo prosty element związany z zapasami pod MMA. Chodzi o to, że bardzo często ludzie po akcji Rainbowa nie wiążą jej razem z wejściem na przykład zapaśniczym, tylko dzielą to na dwie akcje. Ja chciałbym pokazać taki drobny, bardzo prosty niuans, który pozwoli to przyspieszyć i wiązać takie przejście. Amerykanie na to mówią transition, tak? I to jest prosta rzecz, ale nie wszyscy o tym pamiętają. Rzecz polega na tym, że podchodząc do maczka z ciosami, bardzo często błąd wygląda w ten sposób, że ktoś atakuje i wchodzi w nogi. To nie jest konieczne, wystarczy po ciosie zostawić rękę, zbudować sobie ten dystans, zająć mu górę. On być może nawet zareaguje lekkim odchyleniem, co pomoże nam jeszcze w wejściu. Teraz mając tą rotację, nie wracać i wchodzić, tylko z tej rotacji skręcić i wykorzystać pracę osi, żeby jeszcze wzmocnić wejście. Połączyć to razem w jedną całość. I nie dzielimy akcji na raz, dwa i wchodzimy. Tylko jest raz, dwa, tu zostaje ręka i od razu jest tu i wejść. I to cała tajemnica. Moja podróż dobiega końca w tym odcinku. Jak zwykle chciałbym zaprosić na taki mini konkurs, w którym do wygrania są preparaty firmy Iron Horse dla zawodników sportu walki. Jest to preparat przedtreningowy High Kick i potreningowy CreaFight, który serdecznie polecam. Zasady są proste. Wystarczy polubić fanpage Fight Travel, udostępnić na swoim profilu odcinek i odpowiedzieć na proste pytanie trenera Piotra. Pytanie brzmi, ilu zawodników związanych bezpośrednio z klubem Ancos walczy na najbliższej gali KSW w Szczecinie?